W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan nasz Jezus Chrystus dokonuje cudu rozmnożenia chleba. Z homilii świętego Augustyna, biskupa. Cuda, które zdziałał Pan nasz Jezus Chrystus, są niezawodnie boskimi dziełami napominającymi ludzkiego ducha, aby z rzeczy widzialnych poznawał Boga. Nie jest On taką istotą, aby oczami mógł być widziany. Cuda Jego, którymi rządzi światem całym i całym stworzeniem kieruje, ponieważ są ciągłe, nie są cenione. Tak, iż prawie nikt nie uznaje przedziwnych i zdumiewających dzieł Boga objawiających się w jakimś ziarnku. Toteż Pan w swoim miłosierdziu zachował coś sobie, aby to uczynić w stosownym czasie poza zwykłym biegiem i porządkiem natury. Nie, żeby to było większe, lecz jako niezwykłe, aby zdumiewało tych, na których codzienne cuda nie robią wrażenia. Większym cudem jest rządzenie całym wszechświatem, niż zaspokojenie 5000 ludzi 5 bochenkami chleba. A jednak nikt się temu nie dziwi. W przypadku nakarmienia 5000 ludzi, ludzie dziwią się nie dlatego, że jest to cud większy od tamtego, lecz dlatego, że jest rzadszy. Bo kimże jest ten, który teraz karmi cały świat, jak nie tym, który z małego ziarna, które zostało zasiane, czyni pełnię żniwa? W obu przypadkach Bóg działa w jeden i ten sam sposób. Ten, który z zasiewu czyni żniwo, jest tym, który z 5 bochenków jęczmienia w swoich rękach uczynił chleb, aby nakarmić 5000 ludzi. Bo ręce Chrystusa są zdolne uczynić zarówno jedno, jak i drugie. Ten, który pomnaża ziarna, pomnożył bochenki, ale nie przez to, że je przyniósł na ziemię, której jest Twórcą. Ten cud jest więc dokonany dla naszych ciał, aby ożywić nasze dusze. Ukazany naszym oczom, aby dać pokarm naszemu zrozumieniu, abyśmy przez Jego dzieła, które widzimy, mogli podziwiać Boga, którego nie widzimy, a pobudzeni do wiary i oczyszczeni przez wiarę pragnęli Go zobaczyć, ba, mogli poznać przez rzeczy widzialne tego, który jest niewidzialny. Nie wystarczy jednak, abyśmy w cudach Chrystusa widzieli tylko takie znaczenie. Zapytajmy same cuda, co mają nam do powiedzenia o Chrystusie. Gdyż, prawdę mówiąc, mają one swój własny język, jeśli tylko go zrozumiemy. Ponieważ Chrystus jest Słowem Bożym, dlatego też działanie Słowa jest dla nas Słowem. Cud rozmnożenia chleba, tak jak wszystkie cuda uczynione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ujawnia Jego boską moc. Wskazuje na to, że w Nim, w Chrystusie, wypełniają się proroctwa Starego Testamentu, zapowiadające przyjście obiecanego Mesjasza. Ukazuje, że istotnie przyszło do nas, ludzi, Królestwo Boże. Cud rozmnożenia chleba, chociaż na bardzo podstawowym poziomie, jest zaspokojeniem potrzeb ciała, ludzkiego głodu. Wskazuje na rzeczywistość wyższą. Po rozmnożeniu chleba Pan nasz Jezus Chrystus podaje naukę o chlebie życia. Sam o sobie mówi Zbawiciel: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ten jest chleb z nieba zstępujący, aby jeśli go kto pożywać będzie, nie umarł. Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił. Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, jeśli byście nie jedli ciała Syna Człowieczego i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję dla Ojca, a kto mnie pożywa i on żyć będzie dla mnie. Ten jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli mannę i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. Wzniosłe tajemnice, które odsłania słowo prawdy Pana naszego Jezusa Chrystusa, odnoszą nas do tajemnicy Najświętszego Sakramentu. W dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza: Na początku święty Sobór uczy oraz otwarcie i wprost wyznaje, że w życiodajnym sakramencie świętej Eucharystii po dokonaniu konsekracji chleba i wina obecny jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek pod postaciami tychże widzialnych rzeczy. Nie ma sprzeczności w tym, że nasz Zbawiciel zawsze zasiada w niebie po prawicy Ojca wedle naturalnego sposobu istnienia i że sakramentalnie obecny jest dla nas w swojej substancji w różnych innych miejscach wedle sposobu istnienia, który, choć z trudem możemy wyrazić w słowach, możliwy jest dla Boga, a myślą oświeconą przez wiarę możemy Go pojąć i mamy obowiązek mocno weń wierzyć. I podaje Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, wskazania, jak mamy się odnieść do tej wzniosłej tajemnicy chleba życia, Najświętszego Sakramentu. W dekrecie o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy świętej, Sobór Trydencki naucza. Z jak wielką troską powinno się sprawować najświętszą ofiarę mszy, z wszelką czcią religijną i uszanowaniem, można najłatwiej stwierdzić, gdy się pomyśli, że w Piśmie Świętym ten, kto niedbale sprawuje dzieło Boże, zwany jest przeklętym. Skoro więc koniecznie stwierdzamy, że żadne inne dzieło nie może być uznane przez wiernych chrześcijan za bardziej święte i Boże, jak ta budząca lęk tajemnica, w której owa ożywiająca hostia, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem, jest codziennie ofiarowywana przez kapłanów na ołtarzu, to ponadto jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, kiedy częściej z pokorą, czcią i wdzięcznością rozważamy mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki podaje nam nieomylnie prawdę o wewnętrznym powiązaniu tajemnicy Najświętszego Sakramentu, tajemnicy mszy świętej, z męką Pana naszego Jezusa Chrystusa, z ofiarą złożoną Ojcu Niebieskiemu na krzyżu dla zbawienia świata. Wyrazem tego powiązania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej z ofiarą złożoną przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na Golgocie jest znak krzyża, krzyż, krucyfiks umieszczony na ołtarzu na podwyższeniu, na który zwraca swój wzrok kapłan odprawiający mszę świętą i na który zwracają swój wzrok wierni we mszy świętej biorący udział. Kapłan i wierni są zwróceni ku krzyżowi, ku Chrystusowi, ad crucem, ad Christum. Elementarny układ katolickiego ołtarza. Kościół katolicki podaje nam nieomylnie prawdę o wewnętrznym powiązaniu tajemnicy Najświętszego Sakramentu, tajemnicy mszy świętej z męką Pana naszego Jezusa Chrystusa, z ofiarą złożoną Ojcu Niebieskiemu na krzyżu dla zbawienia świata. Papież święty Pius X naucza w katechizmie. Czym jest Przenajświętszy Sakrament? W Przenajświętszym Sakramencie przez cudowną przemianę całej substancji chleba w ciało Jezusa Chrystusa, a całej substancji wina w Jego najdroższą krew, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew, dusza i bóstwo tego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina jako nasz duchowy pokarm. Dlaczego wierzysz, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus? Wierzę, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus, gdyż On sam o tym powiedział, a ponadto święty Kościół tego naucza. Czym jest hostia przed konsekracją? Hostia przed konsekracją jest chlebem. Czym jest hostia po konsekracji? Hostia po konsekracji jest prawdziwym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Co znajduje się w kielichu przed konsekracją? Przed konsekracją w kielichu znajduje się wino z dodatkiem kilku kropel wody. Co znajduje się w kielichu po konsekracji? Po konsekracji w kielichu znajduje się prawdziwa krew naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią wina. Kiedy dokonuje się przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa? Przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa dokonuje się w tym momencie, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji podczas mszy świętej. Czym jest konsekracja? Konsekracja jest odnowieniem przez kapłana cudu przemiany chleba i wina w uwielbione ciało i krew Jezusa Chrystusa, dokonanego przez Niego podczas ostatniej wieczerzy za pomocą słów: to jest ciało moje, to jest krew moja. Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa? Kościół nazywa tę cudowną przemianę, która codziennie dokonuje się na ołtarzach, transsubstancjacją, czyli przeistoczeniem. Kto udzielił tak wielkiej mocy słowom konsekracji? tak wielkiej mocy słowom konsekracji udzielił nasz Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem Wszechmogącym. Czy należy oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi? Wszyscy powinni oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi, gdyż jest w nim obecny sam Jezus Chrystus, prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament? Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament podczas ostatniej wieczerzy, którą spożywał ze swymi uczniami wieczorem przed swą męką. Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament? Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament z trzech głównych powodów: aby był ofiarą nowego przymierza, aby był pokarmem dla naszych dusz oraz aby był wieczną pamiątką Jego męki i śmierci oraz cennym zadatkiem Jego miłości do nas i życia wiecznego. Czy Przenajświętszy Sakrament jest tylko sakramentem? Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów. Czym jest msza święta? Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi między ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową? Pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Drodzy wierni, to katolickie, prawdziwe rozumienie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej przed kilkudziesięciu laty zostało wypaczone powszechnie przez nieuprawnione, niemal całkowite wyrzucenie z katolickich kościołów i kaplic katolickiej mszy świętej i powszechne narzucenie doraźnie wyprodukowanej mszy reformowanej. O tej jednej z największych niedorzeczności w historii Kościoła pisali w 1969 roku kardynałowie Alfredo Ottaviani i Antonio Bacci w liście do Pawła VI, dołączonym do krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, której głównym autorem był znamienity teolog katolicki, dominikanin, późniejszy katolicki biskup ojciec Gerard de Laurier. Jak dostatecznie udowadnia załączona krótka analiza krytyczna, będąca dziełem grupy doborowych teologów, liturgistów i duszpasterzy, Novus Ordo Missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej, sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego, ustalając raz na zawsze kanony rytu. Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. A w samym tekście wspomnianej krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae znajdujemy słowa: definicja mszy została zatem sprowadzona do pojęcia uczty, które nieustannie przewija się w tekście. Ponadto ową ucztę określa się jako zgromadzenie zebrane pod przewodnictwem kapłana w celu sprawowania pamiątki pańskiej, wspominając wydarzenia Wielkiego Czwartku. Żaden z tych elementów nie zawiera w sobie dogmatów rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, rzeczywistości ofiary, sakramentalnego charakteru dokonującego konsekracji kapłana, ani wewnętrznej wartości ofiary eucharystycznej, niezależnej od obecności zgromadzenia. Oczywiste jest, że twórcy Novus Ordo Missae obsesyjnie kładą nacisk na wieczerzę i pamiątkę, nie zaś na bezkrwawe odnowienie ofiary krzyżowej. Nawet formuła pamiątka męki i zmartwychwstania pańskiego jest niewłaściwa, ponieważ msza jest pamiątką samej ofiary, w której dokonuje się dzieło odkupienia, zaś zmartwychwstanie jest tylko jej owocem. Cel bezpośredni. Bezpośrednim celem mszy świętej jest ofiara przebłagalna. Także i on jest narażony na szwank, ponieważ zamiast podkreślać odpuszczenie grzechów żywych i umarłych, Novus Ordo kładzie nacisk na posilanie i uświęcanie obecnych. To prawda, że Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy i złożył siebie samego na ofiarę, aby nas z Nim jako ofiarą zjednoczyć. Jednak ofiara ta poprzedza spożycie Najświętszego Sakramentu i ma już przed komunią sakramentalną pełną zbawczą wartość, owoc ofiary krzyżowej. Dowodem na to jest, że można uczestniczyć we mszy, nie przystępując w sposób sakramentalny do komunii. Cóż więc nam czynić należy? Porzucić całkowicie mszę reformowaną, Novus Ordo Missae, i związać się wyłącznie dożywotnio i nieodwołalnie z mszą świętą w rycie rzymskim. Drodzy wierni, bądźmy przekonani, że porzucając całkowicie mszę reformowaną Novus Ordo Missae i wiążąc się wyłącznie dożywotnio i nieodwołalnie z mszą świętą w rycie rzymskim, wyznajemy katolicką wiarę i bronimy katolickiego rozumienia mszy świętej jako ofiary. Kościół katolicki podaje nam nieomylnie prawdę o wewnętrznym powiązaniu tajemnicy Najświętszego Sakramentu, tajemnicy mszy świętej z męką Pana naszego Jezusa Chrystusa, z ofiarą złożoną Ojcu Niebieskiemu na krzyżu dla zbawienia świata. Przybliżenie dzisiaj tej prawdy i mocna wiara w tę prawdę niech będą pomocne naszym duszom w dniach Wielkiego Postu, abyśmy coraz bardziej sercem pełnym wdzięczności wierzyli, ufali, miłowali i czcili Pana naszego Jezusa Chrystusa w tajemnicy Jego męki i śmierci na krzyżu, uobecnianej w każdej katolickiej mszy świętej. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu, ukryte z bóstwem, człowieczeństwo wraz, lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął Łotra do Twych niebios bram. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.